przeciąć te drogi pielgrzymki Stwarzyńskie i Stwarzyno na Częstochową, to z roku przyjechał, ale tutaj trochę modlę się, trochę wypoczywa także, a dziś powiem Wam słowo. Pomodlę się nawet o Waszej Księdze Zbrawiam Przeciwnika i Pana Sąsłowi. Witam serdecznie się za profesora. Nikt nie pytał osobiście, uroczyście, że tak powiem. A wiecie dlaczego? Zatem, on tak normalnie to chodzi, ale podziwiam go. Bo ma słabe serce, słabe nogi, słaby głos, ma mocną głowę, a nie on widzia tylko materię. Wiecie, o czym ja myślałem. Więc profesor jest niezdarny. Od 30 lat chodzi na pielgrzymkę i cieszy się. Zawsze to przypomina, nawet to wszystko robi. Mógłby spokojnie wypoczywać, gdzieś tam na Teneryfie, podpisać artykuły mądre, a on jest w pielgrzymce. 3 tygodnie przed tym to wszystko przygotowuje, więc chylę czoła. Mieli własnych i wszystkich, bo trzeba naprawdę podziwiać księdza Jana i niech Pan da jak najdłuższe życie, zdrowie i siły, żeby Pan sprowadził. Ja już się nie dam. Witam wszystkich pielgrzymów wreszcie. Panu serdecznie Was witam, cieszę się, że jesteście. I mam jedno życzenie, żebyście mieli tę świadomość, że tu jestem pod wrażeniem lektury, nie rzucił ziemi, skąd nasz ród. Nie rzucił ziemi, księdza Pana Augustyna Reca, gdzie on tak bardzo akcentuje, jak bardzo Stwarzewo zawsze było miejscem wiary katolickiej i polskości. Niech to będzie dalej. Idźcie też z takim głębokim przeświadczeniem, że niesiecie te wartości. Nie tylko to Stwarzewo daje się temu wyrazane przez całą Polskę, ale w Jasnej Góry. Dlatego niech Matka Boża wspiera, umacnia, dodaje sił Wam, pasterzom, klerykom, wszystkim, którzy zaangażowani są w to prowadzenie, sprawne przeprowadzenie pielgrzymki i wszyscy, żebyście zyskali najwięcej owoców ducha. Dlatego o to chcemy już na tym przy świętej prosić. Więc wszystkim życzę dobrej, błogosławionej modlitwy i dobrego pielgrzymowania. Proszę. Finalizując ten pierwszy dzień naszego pielgrzymiego trudu, spotykając się na tej kolejce, przyzywamy wstawiennictwa patrona dzisiejszego dnia, świętego Jakuba Apostoła, i przez jego wstawiennictwo chcemy Panu Bogu polecić wszystkim pracom tej kolejce. A na początku, abyśmy godnie mogli ją celebrować, świadomi naszych grzechów, wszelkich zaniedbań, uznajmy wszelką naszą słabość i prośmy o jego miłosierdzie. Spowiadam się o Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zmieszczono, byś tą mową uczynkiem zaniechany. Moja wina, bardzo wielka wina, przeciągowana najświętszą Marię i Zaszczytnicę, wszystkie najmłodsze święty, Was, bracia i siostry, pomodliwmy za mnie do Pana. Zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący.
Wszechmogący, wieczny Boże, święty Jakub jako pierwszy z apostołów przelał krew za Chrystusa. Niech Jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a Jego opieka niech Mu stale towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd nosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym kolanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. Cieszę się przed owym duchem wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziedziczenie wielu. Oto Słowo Boże. Są swoje snopy. Kto we łzach
podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddała mu pokłon, a coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, możemy. On rzekł do nich, kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec nie przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, wiecie, że władcy narodów uciskają mnie, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto Słowo Pańskie. Nosili nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. I niosąc to wszystko, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Siostry, bracia, idziecie w tym roku po raz dobrze wyczytałem 34 w atmosferze, w klimacie wezwania, które stanowi też program wysiłku duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Są to pierwsze słowa Jezusa wypowiedziane i zapisane na kartach Ewangelii Markowej. Nawracajcie się. Pokuta, nawrócenie to nie są pojęcia popularne. One nie są modne, one furory nie robią. I tak nigdy nie było. A to z tej prostej przyczyny, że człowiek, kiedy słyszy o pokucie, o narodzeniu, od razu się nie dokojarzy, dobrze mu się kojarzy, z pewnym wysiłkiem, który musi podjąć, a na ten wysiłek nie zawsze ma ochotę. Bo pokuta, narodzenie to nie są procesy łatwe. Kiedy w człowieku rodzi się potrzeba pokuty i nawrócenia? Co jest warunkiem koniecznym, aby ludzkie serce zapragnęło kroczyć drogami nawrócenia i pokuty, które, jeśli są szczere, zawsze prowadzą do pojednania? Odpowiedź jest dosyć prosta. Pokuta i nawrócenie jawi się tylko i wyłącznie w sercu tego człowieka, który ma poczucie własnej winy.
Jeśli tego poczucia nie ma, to owszem, pokuta nawrócenie jest. Tego nikt nie kwestionuje, jako pewien proces, który mnie jednak nie dotyczy. Jeśli tym przyjmuję, to jest kwestia problemu. Siostry, bracie, mówię o tym dlatego, że mniej więcej 30 lat temu Jan Paweł II, który wielokrotnie w swoim nauczaniu dotykał kwestii współczesnej cywilizacji, społeczeństwa, próbował je charakteryzować, określał cechy pozytywne, negatywne. To była kapitalna diagnoza cywilizacji z przełomu wtedy jeszcze końca XX, a dziś początku XXI stulecia. I papież wydobył się tych wielu cech, również jedną, o której zapisał w swojej adwokacji 30 lat temu. I mówił, i nie pod żadnym przesadem, że jesteśmy społeczeństwem, które w sposób powolny, ale sukcesywny traci poczucie grzechu. Czyli ta nasza wrażliwość moralna na zło i na dobro jest coraz słabsza. Nasze ludzkie sumienia są coraz mniej wrażliwe. I trudno się z tym nie zgodzić. Ci, którzy pracują na kształtowanym sumieniu, nie mają problemu z odróżnieniem dobra i zła, bo to jest oczywiste. Ale już na przykład pewną trudność stanowi zaklasyfikowanie swojego grzechu w kategoriach ciężkiego czy lekkiego. Bo one się różnią co do natury i skutków. Dla jednego człowieka praktykującego to już nie jest gdzieś oczywiste. Ileż z tego tytułu problemów? Ileż znaków zapytania? Ale kiedy idziemy jeszcze w głąb tego zagadnienia i próbujemy szukać przyczyny zła, jak jest korzeń grzechu, tu się rozpoczyna problem. I właśnie Jan Paweł II, mówiąc o tym, uwrażliwiał nas wtedy, że człowiek, tracąc owo poczucie, wrażliwość na zło, jednocześnie coraz mniej odczuwa w sobie pragnienie pokuty i nawrócenia. Jak gdyby chęć podjęcia tego wysiłku jest daleka. I mówi papież dalej, to są jego myśli, że jako owoc tego zaniku poczucia grzechu zrodziła się nowa rzeczywistość, która ma niewiele wspólne z realiami życia. Papież nazwał to tak ciekawie grzechem strukturalnym. Polega to mniej więcej na tym, że człowiek widzi zło, dostrzega go, może nawet potrafi go poprawnie w klasyfikacjach moralnych zaklasyfikować, ale nie potrafi określić przyczyny. To nie ja jestem inny. To struktury, okoliczności życia. Bo takie są układy na pewno, na które nie ma żadnej rady. Czasem mówimy, że te wiele sytuacji w naszym społeczeństwie jest chorych. Jeśli one są rzeczywiście chore, czy zawsze takie nie były? A może człowiek specjalnie spowodował, że one stały się właśnie takie, bo wtedy można łatwo człowiekiem i swoimi zachowaniami i ocenami tego zachowania łatwo manipulować. Polska rzeczywistość nawet ostatnich tygodni pokazuje bardzo wyraźnie to zjawisko, które prowadzi do tego, że widzimy zło, potrafimy je konkretnie nazwać, ale nie potrafimy nikogo wskazać, kto czułby się za to zło odpowiedzialny. Ciągle słyszymy o kolejnych aferach, wiemy, że ktoś tam coś dopisał, wykreślił, powiedział, zrobił i na tym się kończy. To jest klasyczny przykład zaniku poczucia grzechu. Dochodzimy do pewnego paradoksu, który jest ogromnie niebezpieczny. Jest zło, jest grzech, ale nie ma grzesznika. Siostry, bracie, jeśli poczytamy pod tym kątem jakikolwiek fragment tekstu Biblii, Starego czy Nowego Testamentu, skupiając swoją uwagę na tych wszystkich wydarzeniach, gdzie jest mowa o grzechu,
za grzechem zawsze stoi człowiek. Nie ma grzechu bez grzesznika. Nie można mówić o grzechu, nie mówiąc o człowieku, jednym czy grupie ludzi, którzy byliby za ten grzech odpowiedzialni. A zatem owa diagnoza Jana Pawła dziś zjawisko wydaje się być coraz bardziej zorganizowane, nie tylko w sferze życia społecznego. To jest poważne wyzwanie również dla nas, pokrzyków, którzy idziecie w duchu tego Chrystusowego wezwania. Można mówić o jeszcze innym zjawisku, które nie usprawiedliwia Boże Boże, ale tłumaczy ten zanik poczucia grzechu. Mniej więcej 20 kilka lat temu rozpoczęła się tu w polskiej rzeczywistości pewna batalia, dyskusje wielkie również na łamach środków masowego przekazu na temat kolejnych przykazań dekalogu. I jest dzisiaj taka tendencja, o czym mówią niektórzy publicznie, nie kryją się z tym, że z tymi przykazaniami, z którymi się zgadzamy, bo one nie wywołują wobec nas większych wyzwań, zgadzamy się w 100%, akceptujemy je, podpisujemy się pod nimi obiema rękami. Ale te przykazania, które stanowią dla nas pewną trudność, bo są wyzwaniem do pewnego wysiłku, zaczynamy się nad nim zastanawiać. Warto, czy nie warto, trzeba, czy nie trzeba, a może już nie są obowiązujące. I gdyby tak człowiek mógł wykreślić z tego dekalogu, który jest znakiem przymierza w całości wszystkie 10 przykazań, wykreślić te, które nam odpowiadają, to ile by nie zostało. Siostry, bracia, proszę mi wierzyć, niczego lepszego nie wymyślimy od tego, co Bóg dał nam przykazania. Szkoda czasu i siły. To jest ideał. Przykazania nie są po to, aby nad nimi debatować. One są po to, aby przyjąć. A jeśli w czymś nie domagamy, to jest to kolejny powód do tego, aby podjąć wysiłek owego nawrócenia. Pielgrzymka temu też służy. Jest to czas budzenia na nowo zdrowej wrażliwości sumienia. Jest to czas kształtowania swojej wewnętrznej wrażliwości. Bo być chrześcijaninem to znaczy nieustannie trwać w postawie pokuty i nawrócenia. Nie ma chrześcijaństwa bez pokuty. Nie ma życia chrześcijańskiego bez nawrócenia. I nie może być mowy o wzroście na drodze życia duchowego, jeśli jest nieobecna pokuta i nawrócenie. Pozwólcie, że chcę wam życzyć dzisiaj, aczkolwiek droga jeszcze daleka, bo do 12 sierpnia. Nie tylko bezpiecznej drogi, dobrej pogody, i aby wszystko się odbyło w miarę bezboleśnie, bez jakichś specjalnych wielkich wydarzeń. Mam tu na myśli przede wszystkim kwestie zdrowia. I o to będę się modlił i już się modlę w tej mszy świętej, aby ten trud tegorocznej pielgrzymki był czasem intensywnego spotkania z Bogiem we wnętrzu własnego sumienia. I weźcie ze sobą te właśnie słowa apostoła Jana. Przechowujemy skarb na czynnik gnianych, ale idąc nosimy w sobie nieustannie nasze ciele kolana Jezusa. To jest tajemnica Paschy. Ona stanowi źródło i skuteczność naszego ludzkiego pojednania. Znosimy cierpienia. Żyjemy w niedostatku. Przychodzi czas prześladowań. Ale pomimo tego wszystkiego nie poddajmy się zwątpieniu. Ale idziemy z nadzieją. I niech tak będzie po ostatni dzień.
za wstawiennictwo świętego Jakuba Apostoła, patrona dzisiejszego dnia. Zanieśmy teraz Bogu nasze pokorne prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, arcybiskupa Sławoja Leszka, obecnego wśród nas biskupa Piotra i za całe duchowieństwo, aby odważnie stawali w obronie wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pielgrzymów, którym patronuje święty Jakub, a zwłaszcza za uczestników 34. Kaszubskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, aby doznawali nieustannie Bożej opieki, a swoim życiem dawali świadectwo wiary w Ewangelię. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich dobrodziejów kaszubskiej pielgrzymki, aby Bóg wynagrodził ich trud pełnią swojego błogosławieństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich kierowców, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa na drodze i mieli serce otwarte na pomoc bliźniemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, a zwłaszcza za świętej pamięci księdza Zygmunta i zmarłych pielgrzymów, aby radowali się wiecznym spotkaniem z miłosiernym Ojcem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy chętnie podejmowali służbę na rzecz potrzebujących. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, racz wysłuchać pokornych próśb swojego ludu i spełnij to, co pokornie Cię prosimy, przez wstawiennictwo świętego Jakuba Apostoła. Przez Chrystusa Pana.